Pierwsze gala Monday Night Raw po SummerSlam 2022 jest już za nami, więc nadszedł czas, aby wypowiedzieć się na temat tego wydarzenia. Na początku jednak przypominam o trwającym cały czas konkursie, gdzie do wygrania są 4 figurki WWE. Więcej szczegółów na temat tego konkursu znajdziecie w ostatnim filmie, który wyświetla się wam gdzieś tutaj w tym momencie. A ja dłużej nie przeciągając, zapraszam was do obejrzenia tego materiału. Na samym początku chciałbym odnieść się do informacji, którą też zawarłem w tytule, czyli kontuzja Becky Lynch, która, uwaga, jest faktycznie prawdziwa. Jak się okazuje, Becky Lynch podczas starcia z Bianką Belair na SummerSlam 2022 doznała urazu ramienia i faktycznie można było zauważyć, że Becky trzymała się za ramię schodząc z ringu. Zakulisowo mówi się o tym, że na dobrą sprawę jeszcze nie wiadomo, ile potrwa przerwa Becky Lynch. Wszystko zależy od tego, czy będzie konieczna operacja, czy wystarczy jedynie sama rehabilitacja. Mówi się tutaj gdzieś o 2-3 miesiącach przerwy. Jeżeli chodzi o galę Monday Night Raw, to powiem wam szczerze, że jak zobaczyłem ogólnie, w sensie jeszcze nie obejrzałem gali, a zobaczyłem, co na niej się wydarzyło, to tak pierwszym rzutem oka było to dla mnie mega średnie, bo spodziewałem się czegoś więcej, w sensie taki miałem odbiór. Moje zdanie całkowicie się zmieniło w momencie, w którym obejrzałem tą galę, bo powiem wam szczerze, że faktycznie było widać powiew świeżości, przede wszystkim w trwaniu historii, które mają miejsce właśnie podczas samego wydarzenia. Ja zawsze byłem fanem tego, aby jak coś się zaczyna i o czymś jest mowa w pierwszym segmencie, to żeby jeszcze gdzieś tam do tego powrócić w trakcie trwania gali i jeszcze nawiązać w jakiś inny ciekawy sposób, i tak też było na tej gali. Głównie uwaga została skupiona na tym, aby rozbudować historie, które mamy na ten moment obecne podczas czerwonej tygodniówki, czyli przede wszystkim Bayley, Dakota Kai oraz Io Sky, które powróciły do WWE, Judgment Day kontra Edge, bo myślę, że w taki sposób śmiało możemy to już określić, oraz sytuacja z mistrzostwem United States, które w końcu, mam wrażenie, zaczyna wracać do łask. Jeżeli chodzi o panie, o których przed chwilą wspomniałem, to dostaliśmy segment jeszcze w powiązaniu właśnie z Becky Lynch, która została przez nie zaatakowana na zapleczu i w taki też sposób jakby oficjalnie została odesłana na tą przerwę z powodu kontuzji i storyline'owo, ale też i faktycznie w życiu prawdziwym. Sytuacja pomiędzy Bayley, Dakotą oraz Io Sky ciągnęła się jednak przez cały w zasadzie program, ponieważ dostaliśmy następnie jeszcze starcie Io Sky z Bianką Belair, natomiast nie było to starcie o tytuł mistrzowski kobiet, ale także widzieliśmy zaangażowanie w cały ten konflikt również Asuki i Alexa Bliss, które wydaje mi się, że obecnie połączą siły z Bianką Belair i dostaniemy naprawdę fajnie rozbudowany program kobiet 3x3. Jeżeli chodzi o sytuację z mistrzostwem United States, to dostaliśmy dwa naprawdę przepotężne i miłe do obejrzenia triple threat mecze, które wyłoniły nam starcie o miano pretendenta do tytułu United States. W pierwszym starciu AJ Styles pokonał Demiza i Mustafę Aliego, natomiast w drugim to Ciampa wygrał w starciu z Chadem Gablem i Dolphem Ziggler'em. Następnie dostaliśmy starcie jeszcze podczas tej samej tygodniówki AJ Styles kontra Ciampa, gdzie Ciampa został nowym pretendentem do tytułu United States przy pomocy oczywiście Demiza. I ja w ogóle tutaj powiem, że połączenie Miza z Ciampą przekonuje mnie, w sensie bardzo podoba mi się ten ruch ze strony federacji, mam nadzieję, że pójdzie to w jak najlepszym kierunku, a jeszcze promo Ciampy, które zostało opublikowane na kanale YouTube federacji WWE, gdzie Ciampa wprost do kamery mówi, co stanie się z Bobbym Lashleyem, ponieważ już za tydzień stoczą walkę właśnie o wspomniany tytuł na gali Monday Night Raw, a tam zaraz za nim stoi Demiz, który jest wręcz dumny, po jego wyrazie twarzy widać, jak jest dumny z tego, co i jak mówi Ciampa. Mega ten program mi się podoba, natomiast boli mnie jedynie fakt tego, że na tej gali nie było Logana Pola, który naprawdę dał przemocny pokaz umiejętności na gali SummerSlam, ale jest to gdzieś w jakimś stopniu zrozumiałe, bo była to dla niego pierwsza tego typu walka i na pewno jakieś tam mikro urazy miały miejsce, więc pewnie teraz odpoczywa w domu. Natomiast liczę na jego bardzo szybki powrót, szczególnie na Money and Row, bo dobrze by się to na pewno oglądało. Bardzo ciekawą rzecz na tej gali Money and Row chciał również powiedzieć Seth Rollins, ale niestety nie został do tego dopuszczony, ponieważ przerwali mu The Street Profits, natomiast Seth Rollins chciał odnieść się w kierunku Romana Reignsa i tego, że idzie po tytułu mistrzowskie WWE i to byłoby ciekawe. Biorąc też pod uwagę fakt tego, że Riddla obecnie z nami nie ma i nie może być kontynuowany ich program, więc słowa Rollinsa dały trochę do myślenia, no ale nic z tego nie zostało wyciągnięte, ponieważ chwilę później dostaliśmy walkę Montez Ford kontra Seth Rollins, gdzie oczywiście Rollins wyszedł zwycięsko. No i oczywiście Judgment Day kontra Edge, bo myślę, że tak jest to określić najlepiej. Co prawda walką wieczoru tego Raw było starcie o tytuł mistrzowskie Tag Team, gdzie Dominik i Rey Mysterio stoczyli walkę z The Usos, no i oczywiście Usosi wygrali. Natomiast to, co działo się po tym starciu, myślę, interesuje nas o wiele bardziej. Pojawił się Edge, który chciał oczywiście zemsty na The Judgment Day, dokładnie na Priście oraz Finie Balorze, lecz sytuacja potoczyła się w ogóle w taki sposób,
sposób, że przypadkiem Dominik Mysterio został wepchnięty na spirę od Edge'a i Edge następnie pobiegł gdzieś w kierunku za Finnem Balorem i tyle w zasadzie z tego wszystkiego. Epizod zakończyliśmy takim szyderczym uśmiechem Rhea Ripley, więc na pewno program ten będzie kontynuowany. Ogólnie Gala Mania Raw uważam na plus. Widać było powiew świeżości, brakowało na pewno powrotu jakiegoś debiutu i tak dalej, bo do tego zostaliśmy przyzwyczajeni po każdej WrestleManii czy gali SummerSlam, ale z drugiej strony może to i dobrze, bo zostało nam udowodnione, że wcale nie potrzeba powrotów ani debiutów, żeby zrobić naprawdę ciekawą i interesującą dla nas galę. Mam nadzieję, że Triple H szybko się nie wypali i ma wiele ciekawych pomysłów, w jaki sposób ciągnąć programy, w jaki sposób dostarczać nam rozrywki i na to osobiście bardzo liczę. A wy, moi drodzy, w komentarzach dajcie znać, jak wam podobała się gala Mania Raw, zostawcie polubienie pod tym materiałem i subskrybujcie kanał, ponieważ lecimy po 5000 subskrypcji. No i oczywiście pamiętajcie o konkursie, w którym więcej powiedziałem w poprzednim materiale. Trzymajcie się i do usłyszenia.